Jak powstaje sól, którą wykorzystujemy w kuchni i jaki związek ma ten proces z odsalaniem wód kopalnianych? Nasza kamera obserwowała dzisiaj w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA należącej do JSW. To jedyna taka instalacja w Europie. W tym wyjątkowym miejscu była Fatima Orlińska. 65 tysięcy ton soli rocznie wyjeżdża z produkcji systemu odsalania wód kopalnianych Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To drugi największy producent soli spożywczej w Polsce oraz jedyna taka w kraju i Europie instalacja w tej technologii. Z naszą kamerą podejrzeliśmy proces termicznego zatężania solanek i krystalizacji soli. Na terenie tego systemu odsalania utylizujemy wody słone pochodzące z odwadniania KWK Budryk. Uzyskując efekt odsolenia, czyli pozyskujemy solankę z zawartością chlorków, do rzeki zrzucamy wodę odsoloną, pozbawioną tych chlorków, uzyskując przy tym sól ważoną, która jest solą spożywczą. Przerabiamy około 1,5 miliona metrów sześciennych tychże solanek i z tego uzyskujemy 35 tysięcy ton soli stricte z solanek. Czyli sól pozyskana bezpośrednio z odsalania wód dołowych. Aby pozyskać kilogram soli nadającej się do spożycia, solanka musi przejść przez cały proces trwający mniej więcej 12 godzin. Jest to ciepła sól spożywcza o wszystkich walorach, które są zanotyfikowane w karcie technicznej. Jedynym, co ją wyróżnia na tym etapie, to to, że jest jeszcze ciepła. Trafia do mieszczącego się tam po tej drugiej stronie pomostu działu konfekcji, gdzie grawitacyjnie pakujemy ją zgodnie z zapotrzebowaniem naszych kontrahentów. Są to przede wszystkim odbiorcy biznesowi, dlatego że nie prowadzimy sprzedaży w formule detalicznej i pakujemy naszą sól do worków 25-kilowych, 50-kilowych oraz do worków typu Big Bag, do których sypiemy 1 tonę gotowego produktu. To jednak jest działalność dodatkowa, bo nie sprzedaż soli jest priorytetem, a utylizacja solanki. Do zakładu odsalania woda z kopalni dostarczana jest rurociągami. Są to dwa strumienie o różnych stopniach zasolenia. Samo ważenie soli, bo to jest sól ważona, to nie jest żadna filozofia i to robią wszyscy. I w Polsce, i na świecie. I Wieliczka, i Ciech, i Metraco, i KGHM, bo to jest ważenie soli, czyli ogrzewanie słonej wody i uzyskiwanie soli. Natomiast rzeczywiście jesteśmy jedynym zakładem w Europie, który produkuje sól spożywczą, to jest istotne, i z wód kopalnianych. To jest druga istotna sprawa, no bo przecież instalacje odsalania na przykład wody morskiej w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu są powszechne, to nie ma o czym gadać. Natomiast my jesteśmy o tyle unikalni, że wody kopalniane, które de facto w innych przypadkach idą prosto do rzeki, u nas przechodzą przez zakład i przy okazji raz, że je oczyszczamy, to dwa, jeszcze mamy produkt finalny w postaci soli spożywczej, który możemy sprzedać. Zakład w Czerwionce-Leszczynach jest o tyle unikalny, że wody kopalniane, które w innych przypadkach trafiają prosto do rzeki, tu przechodzą przez zakład i je oczyszczają, a dodatkowo powstaje produkt finalny w postaci soli spożywczej, który można sprzedać.